Lecimy dalej. Na GC. Mi się GC tylko z resetami szluga kojarzą. Tam to musi być zaawansowany system. Ale, to czy, ale jak to? Przecież to zamknięte jest znajdą dawien dawna. Wiadomo było, że ten system był do dupy. Nikt nie umknie przed moim gniewem. Zachowaj czujność. Dobra. Czas przeszły musiał być. Czyli jednak nie umiem czytać. Po prostu śmieję się z tego, że trzeba było stream restartować, bo reklam nie dało się w trakcie wymusić. No nie, znaczy kumam, ja znaczy nie przeczytałem tego, że to w czasie przeszłym piszesz, nie? Albo przeczytałem i nie zrozumiałem. Ciężko mi powiedzieć. No nie był tam zaawansowany, ale ten serwis to był w powijakach, nie? No przecież to robił jeden chłop, który od tego Daily Motion wyciągnął siano na to. Próbował coś tam z tego zrobić, no to wiadomo, że to porażka będzie. Znaczy wiadomo, nie no wiadomo, no. Nie szedłem tam z nadzieją na wielką karierę. Wiesz, może coś o tym, kiedy nowy tryb będzie w Hearthstone'ie? To jest, wiesz, patologia. Właśnie miałem pirata tego czterogwiazdkowego 248x248. I co? Poison. Współczuję. Natura przemawia przez nas. Niszczyni Girda. Sprawdźmy najpierw to. No to do roboty. Ciśniemy. On musi jakąś kreaturę zagrać, żebym mógł sobie przypieczętowany los zagrać następnej. Ragmund Locku w pierwsze miejsce. A, no to gitas, gratis. Prawda, nie wiem dlaczego dla mnie Daily Motion jest podobny do Vimeo. To nie ty wybierz. No ja też nie wiem. Czy. Ja tak szczerze powiedziawszy, to chyba myślałem, że Daily Motion i Vimeo to jest to samo przez długi czas. Znaczy. Inaczej. Ostatnio w ogóle Daily Motion nie widziałem. I bardziej jak patrzyłem na Vimeo, to bym powiedział, że to jest właśnie Daily Motion, czy jakoś tak się trochę. Zawilę, ale coś w tym stylu. Gram to na chillku, bo i tak nic innego nie. Znaczy i tak to nie zagram w następnej turze prawdopodobnie. To wszystko wyjaśniło. Ale co? Z tym nowym trybem? No nie wiem, oni powiedzieli, że będzie ten nowy tryb przy drugim dodatku i guzik, nie? Wyszedł dodatek, minęły, nie wiem, półtorej miesiąca, czy ile tam. Kiedy wyszedł dodatek? Na początku sierpnia, nie? No to minęło tyle czasu i nie ma niczego, nie? Po prostu świetnie. No to do roboty. Gień, szczurze lądowy! Gień, szczurze lądowy! Będę twoją tarczą. Dobra, zróbmy tak po prostu. Może być chyba. Wziu, jest to. Trolujesz od paru dni, nie chcę mi się z tobą gadać. Odpalasz Wayback Machine? Co to jest? Może jak kończy się ten event, co jest teraz, to zapowiedzą? No może, ale wiesz, to takie trochę, nie wiem, no, dla mnie to jest trochę niepoważne, nie? Jeżeli już mówią, że przy tym drugim dodatku będzie ten nowy tryb, no to mogliby go zapowiedzieć też przy okazji tego drugiego dodatku, nie? A jeżeli
chcą go zapowiedzieć, nie wiem, w połowie, no to mogliby powiedzieć, że będzie w połowie czasu, nie? No dla mnie to jest takie trochę... trochę dziwne, nie? Tak sobie myślę. Masz dobrą pamięć, by the way, bo ja tam już nic nie pamiętam, co i co oni wydali. Czy ja pamiętam tą grafikę, nie? Więc wiele nie trzeba. Zróbmy tak. Świetnie. Daily Motion. No teraz za każdą stronę mogę sprawdzić. Wygląda mnie onet. Onet.pl. Zdławić ich magię. Onet się nie szczytuje. Zdławić mu magię, powiadasz. Zrobimy może tak. Gitara, ładnie to mi chodziło. Ty, Onet wyglądał sobie tak samo. Ciekawe. O, jeszcze sapik. Git good. Zawsze robiłem ciekawe late game'owe deki jak Malego z Rogue, Control, Mirror Warrior. Polecisz jakiś deck. Control Warrior może na przykład. Na jakiej zasadzie działa ten ziomuś za 2-3 2, co daje idealną kartę? Patrzę jaka jest sytuacja na stole i wybiera sobie karty, które są pod tą sytuację dobre i ci je proponuję. Dzień dobry, panie Jasiu, co ty? Kombinował, kombinował i coś nawet wykombinował. Może skąd ma tyle kart? Gendis Boyle. Backstep. No wypaść. Akurat tego dostałem. O, trochę Lipton. Hej, Niko. Mam nadzieję, że podoba ci się mój wynalazek. Hmm.
Zole, ile tych sapów można mieć? Dawno, dawno temu. Kiedy byłem małym chłopcem i mieszkałem za lasami, za górami. Cienie są mi dobre. Mieszkałem za lasami, za górami, razem z dwoma tramwajami. Szedł jeż. Cóż to było za jeż? Jest z niego jeżowy. Nie wiem co ja pierdolę. Za farmadony. Dobra, walimy dymecz. Co walimy jeszcze? Jakiś remowarek chyba, nie? No i tyle. Niestety. Dawno temu na YouTube, na archiwalnym, widziałem taką gierkę dla streamerów i widzów. Polega na wspólnym zabijaniu potworków od boku, wejdzie jakiejś klasy postaci, levelowałeś, pamiętasz? Lub to jest szatu, jak się ta gra nazywała? Nie pamiętam. Niestety. Niestety nie pamiętam. Moje oczy są otwarte. Gidas. Czy ja pamiętam, o którą grę ci chodziło, ale nie pamiętam, jak ona się nazywała. Moje oczy począ się. Dobra, zobaczmy. Mamy trzy. A nie, chwila, bo ja walę mu na ryj. Robię tak, robię tak. Robię tak. Robię tak, robię tak. Robię tak. O nie, poddał się. Oh no! Jak tak można? Było takie przeglądarkowe cudo, ale kurde, nie wiem, nie pamiętam jak to ten... Jak to się nazywa? Bo mam to gdzieś na mailu, pewnie mi przychodził jakieś tam maile z tym, ale nie chcę mi się tego szukać, bo ja mam za dużo maili. Valera contra Malfurion! Muszę chronić dzikie ostępy. Zachowaj czujność. Pierwsza. To jest Edwina, może pokombinujemy? Zobaczymy, może coś się uda. O, stream captain, no. To było to. Maciej był od początku Jaroka praktycznie. A to jestem gdzieś ja? Rok, graba, gra, flamy, Nexus, MKRR3, są Shibo, Żubor, Brunecia. O chuj. O matko. A można tu wejść na moją stronę? Coś tam się wczytuje. Ty, ale to jak to? To przechowuje wszystkie strony w internecie w pamięci? Już to wam wymaga nie wiadomo jakiej ilości miejsca. Kokos flami. Cienie są mi to. Popo. Grajce.
A, rewlinki. O kurde. Kolekcja rewlinków piękna, co to jest? Project Sound. YouTube'owa promocja muzyki? Za głową. Na rewlinkach było dobre siano na Duel of Champions. A z tych rewlinków chyba 10 tysięcy wtedy zarobiłem. Chyba takie pieniądze, że kurwa. Człowiekowi się takie w życiu nie śniły. Danych jest w cholerę. Według Wiki As of September, The Wayback Machine contains over 20 petabytes of data. A to gdzie oni na tym to trzymają? Zakładam, że raczej nie na dysku twardym. To jest jakiś projekt Sound, what the fuck. Fajno. Tak sobie myślę. Chyba muszę to... trajdować niestety. Ta jest tutaj na przykład Twitch? Lepiej. Muszę zaraz dokonać wyboru. www.twitch.tv/mkr3. Daj mi prowokację. A czemu tu jest 22? Ty, ja mogę się cofnąć do 11. Jak to ja mam to kliknąć? To 11 captures. Ty. Ej, to Twitch przed moim pierwszym streamem? What the fuck? Trochę się ekscytuję, muszę przyznać. Testujemy stream. Playing SimCity. Ty, ja miałem 45 wyświetleń? Ty, Night, a ja mogę to wideo odtworzyć? Kto to jest ten żubr? On streamuje jeszcze? To był... Czekaj, zaraz ci pokażę. Mizernie to wygląda. Wśród popiół. Nie mam mnie tracić. Streamu niestety nie da rady. A, okej. Okay. A żubr to był ziomek, tylko nie wiem, czy to ma jeszcze kanał na YouTubie. Nie, nie ma. Czy nie, może gdzieś ma, ale nie wiem gdzie. W każdym razie to był koleś, który... którego Rock wziął chyba z jakiegoś tam projektu na Jaroka, czy coś w tym stylu. I on miał kanał Moje Granie, na którym coś tam z grami robił, a nie pamiętam co. I on ogólnie... miał i fajny głos do tego, i fajne jakieś tam podejście do tego. Natomiast miał straszny ból dupy o to, że wszyscy inni zarabiają, nie?
On mi tam potrafił wyjechać z tekstem, ty kurwa, ile on zarabia? Czy coś w tym stylu, nie? No i to jak widać nie przełożyło się za dobrze na wyniki. Na nikogo nie czeka. Co tu za... Co się stanie, jak ja tu kliknę? Ja pamiętam, ta on streamuje na YouTubie jeszcze teraz. Znaczy na Twitchu. April 10. Energia, moc! Mój lud jest od nich uzależniony. Nie, dlatego nie chcę. Następny. Niedobrze trochę. Niebo pochłonie. Też dobiera dwie karty. Jak już tu jest ten many, więc niech będzie to. Okej, to nie jest takie złe. 5. Przybywasz zbyt późno. Wkrótce powróci. A kurde, zjebałem. Zapomniałem w ogóle o tym, że on ma przeróbkę. Tak. Fokę! To niedobrze. Tu guzik jest, widzę. Co jest tutaj na przykład? A co? Natura przemawia przez nas. O, zajebiście. Zajebiście, słonik taki dosyć spory. Au. O, jakie paznokcie ostrego. W tych korytarzach czegoś pio. Dopadnie cię okrutny los. Damy tutaj, żeby manny nie tracić. Okej. A chwilę mnie chyba zabija. Nie, jeszcze nie zabija. Wypasik. Kurde, szkoda, że to tak wolno chodzi. Nie wiem dlaczego w sumie teraz nic tutaj nie ma. Gdyby tak. Zajebiście. Zajebiście. Więc jest naprzód zrobię. Co to jest naprzód? Czy się co, screenshot? Czy taki. Aha, nie no, w sumie jakiś interaktywny screenshot, nie? Valera kontra Rexar! Niech rozpoczną się łowy! Zachowaj czujność. Valera. Valera, Valera. No ale trochę ten takie ten trochę puste te screenshoty. Zapis aktualnego stanu systemu. A okej. Zu
Zróbmy użytek z mojej magii. No ale na dzień dzisiejszy pewnie mają 50 petabajtów danych do trzymania. No dobra, ale wczytywać mogliby je szybciej, no mordo. Mogliby? Mogliby. No to do roboty. Ciachu, ciachu i po strachu. Przy 100 razie jest droższy. No to niech zapłacą, to... Wiesz, to się da rozwiązać bardzo prosto. Jak jest droższy, to niech po prostu zapłacą więcej. Brachu, po problemie. No, subcio. Subcio, nie róbcio. Pek. Pyk, pyk, pyk. Ty, ale to wszystko ma takie? Może to odświeżę? Zrobię tak. I will be your shield. You have my sword. You have my shield. And you have my bow. To tylko taki wielgochny ptaszysko! Jaki jest najlepszy deck na wbicie legendy od diamentu 3 do legendy Maligos Druid? Jego wola się dokona. Nie, stój tu. Będę twoją tarczą. Stój tu, brachu, i nie będzie nie wydźwigaj. Oj. Raluchu. Buchu, buchu. Czekaj, co? Nie wiem, czy nie działał w 100% na flashu i czy takim teraz po prostu nie działa. Czyli co, że nie da się tego wczytać, tak? W sensie? To, że działał czy nie działał na flashu, to mi akurat mówi tyle co nic. Panie Knightie. Kurde, no tego muszę zabić. Jakiś remuwal dobry? Z pustki. Może być. Oczyścić drogę! Oczyścić drogę! Cienie są mitowe. Okej, wygląda to nawet optymistycznie. Czemu dostałem miuta za spytanie się, o co chodzi ekipie Xayo i tym zamieszaniem z psem? Wiesz co, pewnie wpisałeś Fafi Grafik albo coś w tym stylu. Dupy sekret. Wśród popiołów dopadnie cię. Robimy na początek tak. Nie, myślałem. Zapada zmrok. To nie to. Niech będzie Lilian. No dobra, fajna stronka, ale wczytywanie tego to jest tragedia.
mam po tobie kości. Chwila, robimy tak, robimy tak. Przeznaczenie. Martwiowy Bob umiera i wjeżdża za czwóraka. Możecie szukać mocy. I lecimy po piąteczkę, prawda? Dobra, dostaniemy Galakronda, więc nie przesadzajmy z tymi kreaturami, żeby jeszcze od leniczenia zginąć. W sumie powiedzmy, że pierwszego dnia, kiedy był raid na stream, wbiło 2000 osób, to może było potraktować jako zabawną, ale co jest zabawnego we wbijaniu codziennie i pisaniu tego samego? Czy wiesz co, nie wiem, bo ja tego po prostu nawet na czacie nie widzę, nie? Więc widzę co prawda co chwilę, że ktoś tam dostaje jakiegoś time-outa, bo to mi się pokazuje, ale tego co oni piszą to ja w ogóle nie widzę, nie? Więc... No ale wiesz, że jak masz, nie wiem, 10 lat, 15, 12 czy coś tędy i proszek do pieczenia w głowie, no to śmieszy cię pisanie ha ha, kustos za 2 złote i co to tam? I Fafik, coś tam z Fafikiem. Jak se chcę, to niech se piszę, no to się domam. Stawiłeś Fafl na 24H? A nie wiem, nie, kapsa. Wiesz, no mówiąc takim bardziej obrazowym językiem, Boże, gdzie to było? A tu chyba. No, trochę ryzykowne. Wiesz, rzuciłem sobie takiego posta, coś tam, będzie szytek, kto chętny na pierwszy t-shirt, kto chętny na wspólnika, nie? I chciałbym przejść z Fafikiem albo najlepszym piwem do 2 zł, nie? Ja tak patrzę. To wiecie, no poziom niestety, kuźwa, dosłownie tam przedszkola, czy podstawówki i tyle. Co się zmieniło w Hearthstone'ie? A, wiesz co, doszły nowe karty. Nic wielkiego. Mana. Co sądzę o Fiacie Grande Punto na pierwsze auto? Mi się Punto mega podoba. Akurat nie to, tylko to poprzednie chyba. Znaczy, mam tak auto, no nie ma w tym nic specjalnego, nie wyjątkowego, tak szczerze powiedziawszy. Dopisywanie tu jakiejś większej historii wydaje mi się byłoby lekką przesadą. Ale jest git. Ale że ludziom się chce tracić czas na coś takiego w ogóle, jest te rzeczy, które można porabiać strasznie nudne życie muszą mieć. Ale to wiesz, to młodzi, to im się nudzi, nie? No ja to na przykład mam, kurde, jakbym miał 2 razy więcej godzin w ciągu dnia, to i tak bym wszystko wykorzystał. TFC odpuściłeś? Nie, tak po prostu nie włączałem. Właśnie będę kupował też wersję sport z lepszym silnikiem. Może być. Ja kiedyś miałem chyba jakieś punto. Gdzieś tam w jakimś czymś. Ja prowadzę te treningi taekwondo i trafiłem ostatnio na sytuację, gdzie dzieciak rzucał teksty w stylu: dam panu 100 zł, jeżeli mnie pan pozdrowi. Dzieciak około 10 lat, szybki bani po sprawie. Ciekawe. Że ja wam mogę taką ciekawostkę powiedzieć a propos samodzielności dzieci, nie? Wiem, że to co powiem to raczej spali całą opowieść, ale... A może to wezmę? Może tak. No jakby to powiedzieć, żeby to dobrze wyszło?
Zgadnijcie, tylko tak na serio, bez trollowania. Zgadnijcie, w jakim, do jakiego wieku dobra, jest szkoła, w szkole są dzieci, te dzieci mają WF, na ten WF się trzeba przebrać. Zgadnijcie, do jakiego maksymalnie wieku potrafi przyjść matka do takiego dziecka i go przebrać. W sensie, w której tej, do najwyższej klasy, nie? Do jakiej najwyższej klasy potrafi przyjść matka? Dobra, wiek 17, 12, 14, 17, 13, 12, 3, 2, 3 liceum, 13, 17. Tak, przebrać. No bo wiesz, jak idziesz na WF, to musisz zmienić tam t-shirta, spodenki czy coś tam, nie? No nie no, 2, 3 liceum to bez przesady. Ale do 12 roku życia. Gdzie to kurwa usłyszałem, nie? Albo... Albo jeszcze drugi był motyw. Jedno i drugie do dupy. Drugi był motyw. Dzieciak, 8 klasa podstawówki, nie umie sam autobusem jeździć. Ja tak się słucham i mówię. Nie wiem, kurwa, 7 lat, jak jeździłem na drugi koniec miasta autobusem, nie? Znaczy, kurwa, chłop, który za chwilę idzie do liceum, nie umie, kurwa, sam autobusem przejechać, nie? Ja tak, ale jak? Natura przemawia przez nas. Ja po prostu jestem w takim szoku. Znaczy, w tym momencie potrafię trochę zrozumieć na przykład wszelkiego rodzaju pytania, nie? No bo jeżeli... Bo jeżeli rodzice wychowują dzieci w ten sposób, że one się kurwa nie umieją przebrać, nie umieją przejechać się komunikacją miejską, to nie ma co oczekiwać od nich tego, że będą sobie umiały znaleźć coś w internecie same, albo nie ma co oczekiwać od tego, że będą umiały myśleć i jakieś spamowanie jednym krapem nie będzie ich śmieszyć, nie? Więc... Niektórzy jak mieszkają całe życie tak, że szkołę mają 10 minut z buta, to możesz i do 18 autobusem w życiu nie jechać. No dla mnie to jest abstrakcyjne, nie? Żeby nie umieć się posługiwać kurwa autobusem w wieku 18 lat, 17 lat, czy jakimkolwiek innym, nie? O czym tu ja myślałam? Grałem w WoWa? Trochę grałem, tak mniej więcej około 15 tysięcy godzin. A w Shadowlandsy myślę, że pogram. Jak byłem zanieść papiery na studia na uczelnię, to przede mną w kolejce był gościu z matką, która załatwiała papierologię za niego. M fucking K. Dobra, granie tego. Czy mi to coś da? No, guzik mi da. Granie tego. Będę twoją tarczą. Daj mi tego, co strzela. Dzięki. Nie, nie, nie. Abstrakcją to w ogóle nazwanie tego umiejętnością. Wiesz co, w tym przypadku to kurwa widzę, że trzeba mieć skillsy, nie? Trzeba mieć skillsy. Dziwny jest ten świat, naprawdę dziwny. O czym tu ja myślałam? A to tak z perspektywy osób bardziej zaradnych na pewno dobrze, nie? Bo to jest osoby zaradzą lepiej. Mogę wpisać sobie umiejętność posługiwania się autobusem do CV?
Możesz, tylko bez kontekstu to może dziwnie brzmieć. Pracodawca może na ciebie spojrzeć jak na... Słucham? O Jezu, jedyny chłopie, masz taką przewagę i ty, jak nie wiem, co rozgminiasz, kurwa, to jakiś King Chang Chung. Będzie fiki? No, nawet będzie. No to bet. Zwróć uwagę też na inny temat. Kiedyś jak nie było z tobą kontaktu, byłeś na obozie, nie było telefonów i po prostu był brak kontaktu z rodzicami, to nikt się nie przejmował. Dzisiaj spróbuj nie odebrać telefonu od babki. A jak akurat jakbym nie odebrał telefonu od babki, to babka powiedziała, o norma. I to jakaś dziwna forma zapisania, że ma pan prawo jazdy na autobus. A! Kumam. Kucham. Dzisiejsze zakupy. Zakupy takie są. 3,50, 2,25, 4,10, złoty 20, złoty 50, 2,88, 370, razem 376,95. No, powiem ci, że pasuje do dzisiejszych, kurwa, zakupów. Nie no, muszę tego klepnąć. Obszarowa wlatuje. Ale wiesz, o co chodzi. Tak, wiem, no wiem, 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 wiem. U mnie w nowej pracy, jak gadałem z ludźmi, to ludzie, co się zatrudniają, takie młode po szkole, to mają pretensje, że pracować muszą i że coś się od nich wymaga. A to co oni by chcieli? Tak, z czystej ciekawości. Dostawać wszystko za darmo? Czy mama utrzyma? Kojarzysz taki bardzo pamiętny procentowy stream z udziałem innych streamerów? O Boże. Szczerze powiedziawszy, to nie. Ale to wiesz... Zbyt srogi opis trochę. Może się nie skapnie. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie, jest sprawa. Bo tak w domu miał, że jak powiedział, to miał. Po 4 godzinach poszedł do domu i co jak w siedzi. Kurwa. Co nie, no nie źli ludzie, nie? Słuchajcie, mam do was pytanie, nie? Ponieważ robimy z Beatką markę ciuchów, nie? I mamy dwie nazwy. Zastanawiamy się, która nazwa jest lepsza. Nie uważam osobiście, prywatnie, żeby miało to jakieś większe znaczenie, ale tak lubię dopieszczać każdy szczegół, prawda? I teraz chodzi mi o to, która jest, nie wiem, która jest fajniejsza, ciekawsza, łatwiej zapamiętać, bardziej wpada w ucho, jest bardziej, nazwijmy to, cool.
Są do wyboru dwaj kandydaci, nie? Pierwsza to jest SPX. Czyli skrót od słowa spoko, jakby ktoś nie kumał. To jest pierwszy pomysł, nie? Żeby nazwać ten brand SPX, na przykład brand. Drugi to jest Not So Coupeo, czyli nie do pary. Taki projekt, który kiedyś wymyśliliśmy dawno temu. I przetłumaczyłem go sobie Not So Couple na angielski. Czy może ktoś powiedzieć, czy to jest dobrze? Bo tak szczerze powiedziawszy, to nie da się chyba nie do pary przetłumaczyć tak, jakbym chciał. Bo nie do pary, to w sensie znaczy ten translator tłumaczy nie do pary. Jako od, a nie chodzi mi o to, że coś nie pasuje do siebie, znaczy chodzi o to, tylko to taka gra słów ma być, więc nie do końca chodzi o to, że to jest nie do pary. Od to raczej para ludzi. No właśnie, o to chodzi, że to jest nie do pary w kontekście pary osób, a nie pary skarpetek. W każdym razie, w skrócie NSC Brand, tak przykładowo. W sensie, która wam się bardziej podoba? Wiem, że ankieta jest taka sama w tytule, ale chciałbym jeszcze tak zobaczyć w tym momencie. O, to nieparzyste. Nie do pary też. Miss Majchat. Nie, no to w ogóle odpada. W jakich scenach będziesz robił koszulki? Wiesz co? Nie wiem. Tak wstępnie, jak bardzo wstępnie, jak się dowiadywałem i czytałem, to koszulka, wyprodukowanie koszulki kosztuje 35 ziko, nie? Plus jakieś tam pierdolniki w oku, no to liczmy, że 4 dychy. Tak optymistycznie. Więc jeżeli by kosztowała faktycznie 4 dychy, no to myślę, że 20 zł na marketing, 20 zł przybitki, czy tam marży, nie? Czyli za 8 dych. I tak w tym momencie to jest najbardziej prawdopodobna kwota. Nie podejrzewałbym. Znaczy 70-90 to jest taki przedział, nie? W zależności od ceny tej koszulki. Jeżeli będzie tańsza w produkcji, no to coś koło 70 powiedzmy. Jeżeli będzie droższa, to coś koło 90. Ale no to kwestia tego, jak to wyjdzie od strony matematycznej. Obie są takie mech. SPX ciut staro brzmi. Wydaje mi się, że Spox się już w necie nie używa. I bardzo dobrze, bo to nie ma być, wiesz, dla 18-latków, nie? Obydwie są dla mnie niechwytliwe, ale to moja opinia. Jakbyś zrobił łysy brand, no co, couple nie ma większego sensu. Również dla mnie obie opcje nie brzmią zbyt ciekawie. Myślisz, że ktoś to kupi? Jestem w 150 milionach procentów przekonany, że ktoś to kupi. Jeszcze mi powiedz, skąd nie do pary wziąłeś angielskie soul. Dobrze brzmiało, jak sobie wymawiałem. A jak to przetłumaczyć nie do pary na angielski? Ale więcej niż 5? Tak. Wiesz, ogólnie stary, jeżeli się na tym nie znasz, nie masz żadnego researchu ani wiedzy na ten temat, to proszę cię, nie denerwuj mnie. SPX nie, to drugie prędzej, ale trzeba zmienić, bo to bez sensu trochę. W sensie ten idiom po angielsku jakoś przerobić. O Boże, nie wiem, co to jest idiom. Could be better matched. To nie, trochę mało atrakcyjne. Not that mist. Not together. No ale to nie doesn't match. SPX to się za Chiny Ludowe nie wybijesz na Google, jak tak patrzę. Spoko, nie mówię całej nazwy, w związku z czym ten git good. Oczywiście drogie koszulki, w zależności od jakości i ilości zamawianych koszulek, jak ogarniałem małe zamówienie na 100 sztuk i wychodziło około 200 zł na koszulkę. Ale takich szytych w Polsce, czy takich importowanych z Chin? Not so coupled, but it a sense that clothes are not matched together brand. Trochę długie. W lokalnej szwalni. To brachu, nie wiem, z czego ty to szyłeś. Przynajmniej tak wstępnie, bo ja też nie badałem jakoś tego tematu, ale za dwie dychy to... Czy nie no, za... Może z jakiegoś takiego gównianego materiału, czy coś. Dobra, to teraz jeszcze jedna ankieta, tak na szybko. Takie. Takie,
obie do dupy. Jeżeli mogę prosić, to jeszcze jedną bym wam dał. Od mecz chyba najbliżej będzie, ale to brzmi do bani, nie? Dostałem ofertę nawet za 15, ale to dosłownie była szmatka. Ale jesteś w 100% pewien, że nie chodzi o importowane koszulki, tylko o uszyte na miejscu. Na 100%. Bo za 15 zł to ty chyba nawet materiału nie kupisz z tego, co tak tam czytałem się trochę. Ja chcę zrobić ankietę, jak biorą udział 24 osoby. Wiesz, lepiej 24 niż 2, nie? Tak. To nie wiem. A kiedy to było? Jeszcze tak, by the way. Materiał z Chin. A może, no. Może w ten sposób. Dostał pewnie propozycję Fruit of the Loom. Ale jest po angielsku. No co, kapel nie jest. Ale wiesz, tutaj nie chodzi o to, żeby napisać poprawnie wypracowanie po angielsku, nie? Tylko żeby to fajnie wybrzmiewało. Spierdalajcie. Nie bawię się z wami. To pewnie, żeby mi na złość zrobić. Ja tak myślę. Tam robiłem grafikę, wybierałem materiał, to było 2-3 lata temu. Proszę ci bardzo. No to nie wiem, no nie mam pojęcia, nie? Tak jak się teraz orientowałem... Znaczy, ja też nie robiłem jakiegoś bardzo dużego researchu, nie? Mati, opowiesz, na jakiej podstawie wierzysz, że ktoś to kupi oprócz 10% ze streama jakiś kumpli for fun? Wiesz co, chętnie bym ci opowiedział, nie? Tylko gdybyś się zachowywał normalnie. Wystarczyłoby, żebyś normalnie się zapytał, normalnie, bez żadnych durnowatych komentarzy, to bym ci odpowiedział. A jak zachowujesz się tak, to mi się w ogóle nie chce z tobą rozmawiać, nie? Ta nazwa jest totalnie niepoprawna. I dobrze. Nie wiem, co ja miałem mówić. Kurde, czyli mówicie, że obydwie są złe? A na jakiej podstawie twierdzić, że się sprzeda? Na podstawie tego, że na przykład istnieją dziesiątki takich brandów w Polsce, które się sprzedają. Więc idąc bardzo prostym porównaniem, jeżeli są dziesiątki brandów, które się sprzedają, to jak zrobię swój i będzie dobry, to też się sprzeda. Na przykład taki. Tak se to wykminiłem. Po co kombinować niedopary NDP brand? No, też o tym myśleliśmy. Myślę, że z fajnymi grafikami jesteś w stanie fajnie wejść w rynek. Ja wiem, że jestem fajnie w stanie wejść w rynek, nie? Chcąc, nie chcąc, troszkę wiem. Ale tych brandów jest od zajebania, SPX albo Not Couple nie jest kaczy nawet dla 12-latków. Jest bardzo prosta zasada. Można gadać wszystko, ale można robić to mądrze, a można pierdolić od rzeczy i przestać mnie denerwować. Tyk. I tyk. Będę twoją tarczą. GG Good Gear Brand.
Nie no, syna. Misio! Misio! Ty, jak on nie zbił do 14? What the fuck? Dla mnie to SPX brzmi lepiej, bardziej hip-hopowo, streetwearowo. A Nocturne Couple jakoś tak niszowo. A z tego co kojarzę, mówiłeś coś o streetwearze, więc jakoś bardziej mi pasuje SPX do tego streetu. A jeżeli można wiedzieć, to jaką technikę wybrałeś na koszulki? W sensie druku czy czego? Jak druku, to si to druk. Tak wstępnie. Ale już tak... Bardziej coś tam. A omlecik? A omlecik? No dobra, a omlecik? Znaczy ty wieprzowino jedna. W ogóle mówią, że nasza nazwa jest do dupy. Chyba nie ta kolejność trochę. A jednak okej. Okay. Jest taka stronka Other Tees, która sprzedaje różne koszulki z nadrukami. Nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale można... Możliwe, że można u nich też sprzedawać swoją rzecz za procent dla nich. Ale mnie to aktualnie raczej nie interesuje, nie? To nie jest rzecz, która jest mi do czegoś potrzebna na chwilę obecną. Słuchajcie, smakacie! No to do roboty. A tak w ogóle czemu chcesz nie do pary tłumaczyć na angielski? Nie pamiętam. Ale z jakiegoś powodu po polsku mi się nie podobało. Kurde, miał być super tak. Z SPX jak wygooglowałem, to może być słabo. Nie, spoko, bo pełna nazwa nie jest aż taka ubożona. Bo... Poza tymi trzema literkami jest jeszcze drugie słowo w tej nazwie. Jak patrzyłem, to raczej nie jest zbyt obłożone. I niczego tutaj ciekawego nie ma. Valera kontra Tyrande! Eluno, daj mi siłę. Zachowaj czujność. Chłop skończony 140 widzów i on jakieś brandy z koszulkami chce robić. Śmiech na sali. Powiedziałbym naprawdę coś bardzo inteligentnego, długiego, sensownego, ale jedyne co mogę powiedzieć to... No debil. SPX replika. To nie no, żadna replika. No ale trochę mnie zasmuciliście, że to nie brzmi tak jak kurde w mojej głowie. W mojej głowie to był majstersztyk normalnie. Ech, życie jednak nie jest takie piękne, jak mi się chciało. Smuteczek. Nadlatują na skrzydłach zniszczenia. Ja
nadlatują na skrzydłach okaleczenia. Czy ja chcę Daggera zagrywać? No chyba chcę w tym układzie. Pewnie dostanę obszaróweczką. Wymyślenie nazwy czegoś jest czasem trudniejsze niż samo jej wykonanie. Znaczy, tak szczerze powiedziawszy, to... No tak, znaczy no często wymyślenie nazwy jest bardzo ciężkie. Ale trochę tak czuję się zasmucony, że wam się to nie podoba, co wymyśliłem. No, zachowało mi się mega fajnie. A tu się okazuje, że może mi się wydawało. Z drugiej strony, tak sobie tak teraz myślę, jak brzmi słabo, to tylko znaczy, że może brzmi słabo. A to, że brzmi słabo, nie jest takie istotne, nie? Przecież możemy zostać przy tym. Padnie ci okrutny los. O, krap. Co ja mogę zrobić? Mogę zrobić tak. I tak, i tak, i tak. I tak, i graj. Więcej znaków zapytania. Dobra, o. To zróbmy burzę mózgów. Jak mówicie, że taka słaba... Cześć, Sticky Stone. Jak mówicie, że taka słaba nazwa, to jaką proponujecie nazwę dla ciuchów moich i Beatki? Pokażcie się od strony kreatywnej. Chyba też ważniejszy będzie wzór niż marka w przypadku tych koszulek. Tak, to wiadomo, nie? I tam marka tak na dobrą sprawę nie ma jakiegoś, znaczy nazwa nie ma jakiegoś większego znaczenia, ale ja jestem takim cholernym, znaczy może nie perfekcjonistą w tym konkretnym przypadku, ale... O, skończyłem się kawa. Ale lubię sobie posiedzieć nad czymś tak, żeby mi to pasowało, nie? Lubię sobie tam popracować, żeby wypracować jakiś taki fajny... taką fajną rzecz. Fifi Brand, MKRR i Betty. O kurde, to niezłe. Mówię, że multiple jest brzydka, nie znaczy, że zaprojektuje ładniejsze auto. A, tu mam. M i B, Mati i Beatka, Mibuware. O, chyba to nawet nie jest takie głupie. MKBT. Nie, to brzmi trochę jak... To brzmi źle. Potęga z pustki. Potęga z pustki. A pójdźmy w tego meczka. Tylko do MIB mogliby się dowalić. Jest to możliwe. MKB. MNB. Dobra, a jakieś takie bardziej kreatywne nazwy nie opierające się o Mateusz Beata? Tak sobie myślę. A jak by tak promować ciuchy, że są specjalnie dla LGBT? Kurde, no w sumie nie głupia. Mojego nie przeczytał na głos. O, bo nie zauważyłem. Wear me right. MCWD. BNM. PPGWR. Gameware. RR. O, co za szajsy. Co by tu zrobić?
R3. Cool SPK Trend. M-Stone. Mister ktoś. No nie, no nie wymyśliliście niczego, co mnie olśniło jakoś ten. Stań po mojej stronie. Dobra, chwila. To zrobię jedną rzecz i spytam się jeszcze o jedną rzecz, bo może... Może to będzie... przełomem. Powiedz, z czym związane będą koszulki, bo streetwear to dosyć ogólna sprawa. Czy jest to no raczej z niczym nie będą. Raczej z niczym konkretnym nie będą, w sensie wiesz, nie będzie czegoś takiego, że wszystkie koszulki będą z ptakami, albo wszystkie koszulki będą, nie wiem, ze słoniami, albo z czymś tam innym. No to będą raczej, wiesz, raz takie, raz inne, mamy tam kilka pomysłów, więc nie ma jakiegoś takiego... nie ma jakiegoś takiego jednego tematu przewodniego, nie? Też nie chcę w jeden, do jednego stylu się jakoś przywiązywać, bo też jedne mam dobre, znaczy jeden mam taki upatrzony, który na pewno chcę, ale chciałbym też inne, nie? W związku z czym nie ma jakiegoś takiego jednego tematu, który byłby odpowiedzią na twoje pytanie. Ja bym celował uniwersalne ubrania dla community, dla Twitch community. Myślałem, żeby zrobić takie streamerskie, w sensie z nawiązaniami do streamowania i tak dalej. Ale doszedłem do wniosku, że to jest strasznie liche. Zrobimy tak. Będziemy się tu blokować. Graj. Mystic Bear. Jaki ty masz zamysł na te ubrania? Chcesz iść fast fashion? Ziomie, nawet nie wiem, co znaczy fast fashion. Więc wiesz, takie pytania to ciężko może być. O! To jest dobre. Tu sobie zrobimy takiego zmiana. Jest gitara. Wszystko jasne. Zło zgaśniesz. Ma być fiki. Niech będzie. Nie, nie ma. Koniec zrobię jak Jessica Mercedes, to przełapali ją na brandowe koszulki po 150, były koszulkami Fruit z odciętymi metkami. Nie zamierzam. Nie zamierzam robić. Że tak powiem, szajsu. Zamierzam właśnie robić dosyć dobre jakościowe ciuchy. Czy ogólnie historia tego całego pomysłu jest taka,
że jak wiecie, jestem bardzo oszczędnym gościem. W sensie, ni chuja nie lubię wydawać pieniędzy. Będę twoją tarczą. W związku z tym, że nie lubię wydawać pieniędzy, to stwierdziłem, że zamiast kupować koszulki, to sobie je uszyję. Mam jakiegoś smoka w ręce? Zamiast kupować koszulki, to sobie je uszyję i przy okazji jeszcze zacznę je sprzedawać, nie? Akurat się pojawiła dobra okazja ku temu, więc zacząłem sobie działać z tym i sobie działam. I tyle w szumie. Jeden dziabak, dużo trupów. Tyle możliwości. Ile mamy kart? Zgadzająco. Fajne rozdanie. Dobrze, zrobimy tak. Robimy tak. Robimy, myślę, że tak, bo oni tak rzuci jakąś obszarówkę. Weźmiemy sobie to. Weźmiemy sobie to. Graj. Dobranoc, Beatko. Zjadłem tabletkę. Chyba nie. Okej, to zaraz ją wezmę. Twój umysł nie jest twój. Tańcz, kukiełko, tańcz. Tańcz, kukiełko, tańcz. Mamy tutaj mało obrażeń. 4. Cztery obrażenia to zdecydowanie nie jest dużo. To co mogę wytradzić. Mogę sobie jeszcze zrobić na przykład tak i tak. Okej. Jakie są kategorie? A, właśnie. Dobra, weźmy, zróbmy tak, bo za chwilę zostanę wylewu. Stworzona. Co tam piszecie? W temacie nawiązania do Twitcha czy streamerów, to mi się strasznie podoba, jak Linus zrobi to wszystko w tematach PC, który nie jest in your face. To jest procesor, to rozumiem, ale co to kurwa jest?
Cholery, nie rozumiem. Decide reklamki, dziękuję. Co miesiąc wbijasz legendę? Wątpię. Witam już trzeci raz, siemaneczko. Karta graficzna? Okej, ciekawe. Tak sobie to czytam, już twoje pomysły nie wydają się złe. Gorący trójkąt. Lodziarna, zimny drań. Ministerstwo wakacji. Samo spadło centrum serwisowe. Brudny Harry. Twarde pierniki. Lepiej się ubierz. Czy tak szczerze powiedziawszy, to nie wiem, te nazwy to dla mnie akurat całkiem niezłe są. Dobra, to może nie jest do końca. Nie wiem. Takie... A to karta graficzna, to nie wiem z jakiego punktu widzenia. Aaaa, dobra, już kumam. No, ciekawe. No, tylko pewnie designer tej koszulki to zarabia za jeden projekt tyle, co ja zarabiam przez jakieś dwa dni, więc... Wiesz. Mikrofon skrzeczy. Nie, to fajerwerki w Chrystownie, nie mikrofon. Dobra, to teraz mi powiedzcie, czy nazwa SPX VR też jest do dupy? Też jest do dupy, czy zajebista? Zajebista. Do dupy. Z góry dziękuję za jeszcze jedną głos w ankietce, a ja zaraz wracam, idę sobie po kanapki i po kole, więc jestem za, nie wiem, 30 sekund. A, reklamki miałem puścić, to puszczę reklamki. Bryby. Dobra, i teraz mam nadzieję, że nie było trollowanka. Spadać! Ale już lepsza, prawda? Już lepiej brzmi niż SPX Brand, prawda? Prawda? Linus zrobił z YouTube firmę zatrudniającą teraz prawie 30 osób, więc ma normalnego design. Nie, no ja wiem, kim on jest, tak.